Okej, prezenty są, dieta też załatwiona, lekkich świąt Państwu życzymy. Wiemy, jak jeść i czego nie jeść. Że generalnie jeść. Że generalnie jeść, zachować rozsądek, ale nie przejmować. Ale teraz chcielibyśmy się zająć kwestią kolory, a atmosfera świąteczna, prawda? Bo ma to, jak się okazuje, też swoje konsekwencje. Jest z nami dr Marek Borowiński, specjalista od psychologii koloru. O. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Czyli tak, mówimy o kolorach, na przykład opakowanie prezentów. Prawda? W jakie pudełko pakujemy? To ma znaczenie i dla kogo jest czerwony, ten prezent? Czerwony, rozumiem. Bardzo do mnie przemawia. Czerwony wygląda cudownie, pięknie, ale to jest też za pomocą koloru opakowania chcemy przekazać intencje. Na przykład, no właśnie obdarujemy kogoś dużym uczuciem, podarujemy coś, co będzie czerwone. Czasami, jeżeli nie wiemy komuś, w jaki sposób podarować, powinniśmy dobrać inne kolory. Proszę, tu jabłuszka mam, ale też czerwone. Okej, różowe to nie dla przyjaciela, od mężczyzny dla mężczyzny. Ja myślę, że nie, dziewczynki chętnie ucieszą się, widząc różowe opakowanie, nawet trochę instynktownie, ze względu na pewne stereotypy. Stereotypy w kulturze u nas pobiegną do tych różowych opakowań. Ja myślę, że nawet nie stereotypy, to jest jakiś atawizm. Mam dwie córki i wiem, jak przyniesiecie różowe, to po prostu będą w niebo. Aczkolwiek badania pokazują, że różowy kolor wcale nie jest ulubionym kolorem kobiet, muszę wam powiedzieć, bo tylko bywają inne. Oczywiście, jeżeli znowuż chcemy zrobić prezent bardzo dyskretny, na przykład przyszłej teściowej, jeżeli nie wiemy, nie zna, poważna sprawa, to może coś bardziej dyskretnego w ten sposób, opakowanie chociażby srebrne ze srebrnym, wtedy to będzie wyglądało dużo spokojniej, stonowane. Mamy szansę również na to, że w żaden sposób nie urazimy kogoś. Jest to coś troszeczkę bardziej zachowawczego dla osób, które wchodzą do rodziny, poznają jakąś osobę i nie do końca się orientują. A w środku krem przeciwzmarszczkowy, kochana teściowo. Kochana przyszła na przykład teściowo. Tak? Ale tak oczywiście może być też piękny kolor zieleń, tym bardziej, że święta co nam to... mówi zieleń? No? Zieleń. Zieleń nam mówi o tym, że chcemy czasami kogoś za coś przeprosić, poprosić o wybaczenie. To jest też taki sygnał, wiesz co, wybacz mi, zobaczmy, co się dzieje z naszymi relacjami podczas świąt. Może zapomnijmy, może to jest czas zgody. Ten zielony kolor zawsze był czasem nadziei, spokoju. W historii też kolorów on był zapisywany jako kolor wielu rozejmów i bardzo, bardzo tonuje, uspokaja i wycisza. Czyli jest to kolor, który możemy też komuś zasugerować pojednanie, w zależności weź w jakich relacjach i poczuj. Jesteśmy. Czy czujesz? Zdecydowanie bardziej czuję ten. Jeszcze raz do niego wracam. No ale... dobrze, a taki błękit, czy też... Błękit trochę ze złotem, to już myślę, że dla mężczyzny bardzo dobre opakowanie, energetyczne, pewne siebie, z dużą ilością wigoru, poweru, mówi nam o tym. Również złoto troszeczkę nam sugeruje bogactwo, więc jeżeli komuś życzymy radosnych świąt, ale też tego, żeby mu się wiodło w kolejnym roku finansowo, to złoty będzie znakomitym uzupełnieniem. Bardzo, do tego może dobrze. Być... w ten sposób przygotowane opakowania. Ja chcę też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kolory wzajemnie ze sobą współgrają, czyli istotne jest dobranie koloru pudełka w tym przypadku z kolorem wstążki, bo inaczej będzie to wyglądało stąd, przepraszam, tylko o, a inaczej na przykład w ten sposób, tak? Jest bardziej spokojne. A jednocześnie z tego co wiem, kolor złoty jest obecnie bardzo modny. No dobrze, i tu jeszcze garść kolorów, a inaczej, panie doktorze, czy są kolory, których zdecydowanie należałoby unikać, w ogóle nie stosować? Ja myślę, że niestosowne też... byłoby dawanie prezentu komuś w kolorze czarnym z czarną wstążką, bo u nas jednak jest to kolor związany z pogrzebem, ze smutną uroczystością w naszej kulturze i myślę, że to po prostu byłoby niestosowne. Nie uszczęśliwilibyśmy, tak? A chodzi o te dobre intencje podczas świąt. Oczywiście na przykład czerwonym kolorem możemy uzupełnić też, w zależności jaki mamy strój, jak przyjmujemy gości, czerwoną apaszką, to już bardziej dla pań, panowie coś do butonierki. To samo w przypadku koloru srebrnego, który też na te święta jest bardzo, bardzo modny. Ale generalnie ubieramy się właściwie w kolorach czerwonych, bieli, prawda? Trochę czasami zieleń też wchodzi. I chyba zachowawczo, prawda? Zieleń jest związana mocno też z choinką, z drzewkiem, które do nas przywędrowało tak naprawdę od XIX wieku. Już jakby z Niemiec tutaj do nas przyszło. Ale też możemy zmienić sobie na święta na przykład bardzo szybko, w prosty sposób, za pomocą tego typu tkanin obiciowych, meble. Aha, po prostu, tak? Po prostu, tak. Ja tutaj też że mamy takie niebieskie, niestosowne, tak? Mamy tkaninę, która jest na przykład tutaj wydrukowana. Ona ma taki bardzo ciekawy wzór. Kiedy chcemy zmienić sobie, zdejmujemy. Proszę bardzo, oto mamy wzór kwiatowy. Piękne, nasycone, drukarskie kwiaty. Ale dobry na święta? To zależy do jakiego domu, bo jeżeli jest dom w stylu angielskim, to tak.
I coś, co ja bardziej preferuję, wzór geometryczny, stonowany, który wygląda pięknie, kolorowo jest utkany. To są też kolory, które pomogą nam stworzyć bardzo radosną atmosferę w domu i spowodują, że w połączeniu ze stołem, z choinką i z prezentami mamy bardzo dobry komplet, jeśli chodzi o układ kolorystyczny na święta. Czyli kolejny element świąt mamy odhaczony, Andrzeju. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Znika kolejna sprawa. Dom przystrojony. Tak jest. Drodzy Państwo, zaraz wracamy. Co my mamy po reklamach? Po reklamach mamy, poczekaj, obiektoseksualność. No, to będzie ciekawe. Pigmalionizm? Wreszcie. Poznamy kolejne nowe słowo.